Hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry City Skylines 2 na moim kanale. Na samym początku przypominam oczywiście o łapeczki w górę, subskrypcję kanału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie zostawcie łapkę i zasubskrybujcie kanał. Słuchajcie, możecie też pisać w komentarzach propozycje odnośnie nazw ulic, tak jak wspominałem wcześniej. No i cóż, w dzisiejszym materiale, tak jak na koniec poprzedniego odcinka wspominałem, a kto nie oglądał, to koniecznie powinien nadrobić jak najszybciej. Pójdziemy sobie w nasz przemysł specjalistyczny, tak jak wspominałem. No i o ile tutaj mamy możliwość zrobienia sobie żyzna, gleba, drewno, złoża rudy. Tutaj, jak mamy, żyzna ziemia, jest fajnie, złoża rudy. I to musiałbym zrobić chyba drogę tutaj, tak żeby to było pomijane. A jeszcze w ogóle najlepiej. Bo nie chciałbym strasznie zakorkować tej naszej dzielnicy. W ogóle nie tak. Odznaczmy sobie to i to. Jak tutaj to wygląda? Drewna mamy dużo. Złóż rudy nie mamy, obszar do zabudowy to też tak średnio, złoża ropy, jakieś tam złoża ropy są, a tutaj złoża ropy, tutaj są bardzo duże złoża ropy, tylko że ja chyba ropy jeszcze tam wydobywać nie mogę. Muszę pamiętać, że po prostu tutaj będzie dużo ropy, tutaj mamy też duże złoża ropy, mamy też drewno, mamy złoża rudy i możemy też tam kamieniołom w sumie, tu chodziło głównie o kamieniołom. Żyzna ziemia. Ja bym zrobił chyba tak. Kupiłbym ten kwadrat. Żyzna ziemia. Te trzy kwadraty bym chyba kupił. Powiem wam, że poszedłbym chyba w tą stronę, a nawet bym powiedział, że kupiłbym te kwadraty. Tylko... Żyzna ziemia. Tu jest żyzna i tu jest żyzna. Tutaj w sumie, tak na dobrą sprawę, to za bardzo nic nie mamy. Mamy głównie drewno, mamy głównie jakieś tam pierdoły. Więc ja bym zrobił chyba właśnie tak, jak mówiłem, że tak, tak. I może nawet tak. 70 tysięcy, trochę dużo. No ale wydaje mi się, że musimy się zacząć rozwijać. Okej. Okay. I teraz... Tutaj była żyzna ziemia. No to dobra, no to mamy teraz tutaj pole do popisu. Ponieważ musimy zrobić coś takiego. Od tego sobie puścimy tutaj dróżkę. A na początek może nawet... Bo tu jest i tak duże rondo. Tu jest i tak duże rondo. To sobie puścimy dróżkę od tego szeronda. Nie mogę tak za bardzo tego jakoś wyśrodkować. Niech będzie, że to będzie już połączone przy okazji. Okej. Tutaj jest ten przemysł specjalistyczny. I to wychodzi na to wymagane. A kamienie? O kurde. Kamienie są tu. Okej. Czyli ja musiałbym kupić ten kwadrat jeszcze do kamieni. Wtedy puścić chyba tak drogę. A żyzną ziemię mamy tutaj. No teraz pytanie. Jak to będzie wyglądać? Tutaj rondo? Może być rondo. Przynajmniej na razie. Nie no, to też sobie puśćmy. Niech to będzie główna droga, nie? Wzdłuż torów. Pod kątem 90 stopni. No i od tej to już możemy tutaj do tej farmy naszej puścić chyba w sumie normalną drogę.
Może być większe? Może być większe? Później będziemy poprawiać, powiększać. Bo to nie może przechodzić przez drogę, tak? Okej. To kawałek tej drogi wyburzymy. I teraz... tutaj maksymalnie, ile się da. Nakładające się na siebie, aha. Ja może bym drugą musiał postawić? Będziemy mieli farmę. Ale oni tutaj mają chyba dostęp do samochodów przecież. No. Nie powinno być problemu. To czemu taki komunikat mi tutaj wyskakuje? Chodnik do tego miejsca? Droga żwirowa. No nie, to nie wchodzi. Gdzie jest chodnik? To jest dobre pytanie. Oświetlenie. Czy ja mam tutaj gdzieś jakiś chodnik? No nie mam. No ale to zaraz, bo jak ja tutaj to wybudowałem, ten kawałek. No to teraz nie ma tutaj dojazdu do drogi, tak? To nie mają jak dojechać. Nie ta droga, tylko ta. Nie. Spierdzieliłem to.
Ale oni nie mają tam jak dojść, a chodnik... No tu na tym nie mogę budować. Nie wiem, o co tu chodzi w ogóle. Dobra, z tym kamieniołomem. To musiałbym kupić ten kwadrat. No i w sumie go mogę kupić. 19 tysięcy. Ja może zrobię tak, że najpierw buduję tutaj ten kamieniołom. A droga jest z tamtej strony. Nie chciałbym, żeby ciężki sprzęt tutaj jeździł. What kind of future does music have if it doesn't look to its past? Well, I say the question speaks for itself. Here on Second Moon, we know you can't move forward unless you keep both eyes steadily trained on what's behind you. No dobra. Teraz musielibyśmy wyznaczyć tutaj obszar działania, jak rozumiem, tak? To mamy załatwione. No i powinien nam czas lecieć powolutku przynajmniej. Zajęliśmy się tutaj dosyć fajnie, przynajmniej tak mi się wydaje, tym moim regionem. Tutaj bym chciał zrobić tą drogę, która będzie, wydaje mi się... No tu jest chyba ta szersza. Czemu mi się tutaj zrobiła w ogóle? Zastąpimy. Tu jest dwukierunkowa. No bo przecież, kurde, no jak ja tu mogłem mieć w ogóle jednokierunkową? No to było głupie. Nie wiem, jak to się w ogóle stało, że tu jest jednokierunkowa. Dobra. Teraz co oni by potrzebowali? Oni, z tego co widzę, to potrzebują nadal dużej ilości tych domków jednorodzinnych. Ja bym chyba zrobił... Tam są bloki. Coś takiego nim jeszcze tutaj zrobimy. Żeby to nie było wszystko takie proste, nie? Dobra. Domki. Oni chcą więcej tych domków. To niech mają.
tym, że drogi, to ja też proponuję zrobić im chyba... Zamienimy. I od tego skrzyżowania zrobimy im w tą stronę. A od tego skrzyżowania zrobimy im w tą stronę. Żeby oni wszyscy jeździli sobie w tamtą. Teraz tak, jeżdżają sobie tutaj, powiedzmy. Tu bym zrobił jeszcze coś chyba takiego. Nie wiem, czy to jest mądre, co ja w ogóle robię. Nie chcę tego robić, całego tego miasta robić w takim, wiecie, kwadracie typowym. Wiadomo, że te osiedla gdzieś tam fajnie będą wyglądać, jak będą w takich kwadratach. Takie posrane tu trochę zrobimy. No i tutaj dalej mamy to nasze wybrzeże, które... I nasza strefa przemysłowa krzyczy do nas. Krzyczy, prosi o pomoc. Ja też proponuję chyba połączyć. Nie wiem, co z tym zrobić. Tutaj niby wszystko jest ok, ale tam coś jest nie halo. Tak jakby ta strefa tutaj nam się nie stworzyła. To wybuszmy. Zróbmy ją jeszcze raz. A nawet nie tak, tylko tą bym zmodyfikował. Dałbym ją tak. Tak. Tak, i nawet można by było chyba tu ją powiększyć jeszcze. Niech oni sobie tutaj mają tą farmę. Ja wtedy zrobię chyba tutaj drugą. O, to ci się zasmucili. Dobra, tu jest tak większa farma. I co ja chciałem zrobić? Chciałem... Dobra. To też w przyszłości zrobimy taką strefę gospodarczą. Ok, na razie tak to wygląda. Miasto nam się rozciągnęło. Wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. Mamy jeden punkcik do rozdania. Już zleciało nam 20 minut odcinka. Co tutaj się dzieje? Wow, patrzcie. Grinder Rock. Wow. Jest duże.
To jest bardzo duże. Czy ja to mogę jakoś ulepszać? Chyba na razie nie mogę ulepszać. O, nasze miasto nocą. Sprawdźmy nasze w ogóle, jak to wygląda. Dostępność parkingów. Nie mamy parkingów. A czy ja mogę w ogóle parkingi budować? To jest też dobre pytanie. Bariery akustyczne mogę budować. To jest interesujące. Stopy, zakazy przejścia dla pieszych, szerokie chodniki. Parkingi domyślam się, że będą później. Miejsca parkingowe, dokładnie. Także miejsca parkingowe jeszcze będziemy mogli później stawiać. Okej, okay, no ale resztę statystyków, ruch. Tutaj mamy najbardziej tak zapchane. Okej. Okay. Jak ja bym tą strefę przemysłową zrobił tak w stylu jednokierunkowym. A nie mogę. Mogę w sumie. Tu wjeżdżać, ale tu będą wyjeżdżać. No na razie to wszystko pcha się w tą jedną drogę. Jak kupiłbym sobie ten teren, to wtedy mógłbym tutaj coś najwyżej wrzucić i stąd pociągnąć drogę. Czy też nawet od tego ronda. Tak, żeby przemysł się rozładowywał gdzieś też w tym miejscu, tutaj. To wydaje mi się byłoby dobre rozwiązanie, żeby w ogóle dzielnicę przemysłową odciąć. Tutaj by była ta mieszkalna, ale później mieszkalną byśmy pociągnęli też w tym kierunku i tutaj ją gdzieś też wpieli. Tak, żeby było nie też jakoś tak mega nachalnie dużo tych wjazdów. Ewentualnie nawet autostrady jakoś powiększyć. No, bo wydaje mi się, że tutaj w przyszłości mogę mieć małe problemy. Niby fajnie, niby nie, ale jednak tak trochę się korkują. Jak chodzi o elektrykę, na razie kupujemy prąd, kupujemy od kogoś innego. Okej, podatki, opłaty za usługi, wydatki, dotacje, koszty utrzymania usług. Czy ja to mogę jakoś bardziej sprawdzić? Miesięczne saldo? Właśnie, bo ja cały czas płacę. Pojemność magazynu 20 ton, produkcja elektryczności 20 MW, niskie, wysokie napięcie, koszt utrzymania 70 tysięcy miesięcznie. 15 tysięcy miesięcznie, ale 0,5 MW. Elektrownia gazowa. Ile ty jesteś w stanie? 250... 20 MW. 250 MW, ale miesięczne... drogie, drogi biznes, drogi. Stacja transformatorowa. Te wiatraki mnie zastanawiają. Tylko tak, no tutaj też jeszcze węgiel idzie, nie? I za, Nie chciałbym inwestować gdzieś pieniędzy w coś, co tak średnio mogłoby nam się sprawdzić. Okej, okay, ale zobaczmy sobie elektryczność, tak? What kind of future does music have if it doesn't look to its past? Well, I say. Kurde, nie ma tu zbyt wielu tych statystyk. W sensie mi chodziło głównie o to, ile megawatów moje miasto jakby potrzebuje. Nie mam węgla. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Jarva Mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back. Koło farmy tak nie bardzo też. The leader of the city services division is with us in the studio today to talk about why they are contracting with outside agencies to provide vital services for our residents. Isn't that going to be costly, Mr. Councilman?
Well, quite frankly, yes. It is an additional expense, but nie muszę dawać Tak. Sounds like we're the ones who will end up paying for it. Tak. Should we be worried? I expect the residents would be more distressed if key services became unavailable. Their quality of life is very important to them. But so is their money. We'll be back after this. No okej, zobaczymy, jak to nam się będzie sprawdzać. Co ja bym chciał teraz... Mamy. Koszt utrzymania 70 tysięcy miesięcznie. Magazynowanie 5 ton na chwilę obecną. Węgiel. Węgiel będziemy musieli kupować. Skuteczność pracownicy 4 na 10. Produkcja elektryczności. Zużycie w 100%. Okej. Przenieść. Możemy też przenieść. Gdzie jest zużycie elektryczności? Dostępność elektryczności, produkcja i zużycie 6 MW, handel elektrycznością, możemy handlować, naładowanie akumulatorów, możemy też tą stację awaryjnego zasilania postawić. Ja rozumiem, że teraz moje koszty powinny spaść, w sensie wydatki, koszty utrzymania rosną, miesięczne saldo. Pożyczki, opodatkowanie, usługi. Spójrzmy. Elektryczność. Minus 90 tysięcy. Budżet. Jak zwiększymy budżet na elektryczność... drogi. Na drogi bym zmniejszył jednak. Na 40 tysięcy. One są stosunkowo nowe. Nie powinny się psuć. Zarządzanie odpadami. Na edukację. Na edukację bym chciał zwiększyć. Transport, kształtowanie krajobrazu. Tutaj nic nie robimy na razie. Produkcja. Opodatkowanie. Moi drodzy obywatele. Pożyczki. Pożyczki na razie nie mam. I budżet. Podatki. To jest wpływ z podatków. Opłaty za usługi. Handel usługami. Na razie nie handlujemy żadnymi usługami. Nadwyżka usług komunalnych mogą być sprzedawane sąsiednim miastom. Generować dodatkowe przychody, czyli jakie usługi komunalne, czyli co? Woda, rozumiem. Bo my tutaj też mamy tą kolejną stację z wodą. Przepompownia wody. Tutaj na przykład mamy tą gruntową wodę. I mamy też tutaj. Ja nie wiem, czy ja na przykład też mogę do tego jakiś teren tutaj zapodać, czy nie bardzo? Rozbudowałem to. I co to jest? Dodatkowa pompa. 20 tysięcy. Ja może nawet niekoniecznie dobrze zrobiłem, że to zwrot środków. A ile to kosztowało? 30 tysięcy chcą mi zwrócić, a kosztowało to 40. Tak, no dobra, zburzę to. To jedno zburzymy. I reszta z wodą. Tutaj jest woda. To wolę sobie to jakby rozbudować. No i wtedy na przykład mogę jakoś handlować. Usługi, budżet, drogi, woda, opłata za usługę, wodę za darmo, eksport. A jak ja mogę zrobić eksport wody? Miasto zyskuje przychód z eksportowania nadmiaru usług za pośrednictwem połączenia zewnętrznych. A gdzie ja mogę podpiąć wodę? Tu jesteś, tu są ścieki. Okej. Okay. Chyba wodę nie mogę. Przynajmniej na razie. Nie widzę takiej opcji. Jeżeli macie jakieś pomysły, to dajcie znać. Dobra, pociśnijmy sobie troszeczkę szybciej ten czas.
do rana przynajmniej. Jakoś zapotrzebowania na nic za bardzo nie chcą. 300 tysięcy mi zostało. Powolutku to sobie rośnie. Tak się zastanawiam. Populacja wzrosła, zwiększenie zadowolenia obywateli. Fajnie. No i ja bym chciał na te studia tam gdzieś, wiecie, trochę przyciąć. Nie mamy też chyba możliwości na razie torów budowania? Parking podziemny, a to są parkingi. Wielki most. Dziwne, dziwne. Katarzyna Musiał. Edward Hołota. Co za Hołota u mnie tutaj? Nie wiem, ile to jest, bo tu jest czerwiec teraz, tak? Czas i data w grze. Jeden miesiąc trwa 24 godziny. Okej, rozumiem, że za chwilę nam się skończy pierwszy miesiąc. Kurde, ja bym jednak chciał z tym miastem moim wychodzić trochę na plus. Opodatkowanie. Miasto się rozwija. No na razie to jakoś tak się za bardzo nie zmniejszyło. Z tego co widzę. Poziom. Skuteczność 31. Czy ja to mogę jakoś się zwiększyć? Za mało pracowników. Czyli jak rozumiem, potrzebujemy blokersów. Jest droga jednokierunkowa. Nie wiem, czy to dobrze w ogóle zrobiłem. No ale dajmy te bloki jeszcze tutaj. Tu nam się budują te małe domki. I teoretycznie tutaj powinniśmy mieć średnie. Tu jeszcze coś się później pozmienia. Tutaj damy do średnich. Chociaż ja bym może zrobił inaczej jeszcze. A mianowicie od tego, tylko to będzie takie z dupy, mocno z dupy, ale dobra, nikt nie mówił, że będą mieć tutaj lekko. Pyk. Robimy takiego farfocla tu. Coś tam się wyburzyło. No trudno, zdarza się. Już raczej nie będę nic za bardzo chciał stawiać, ale gdyby chcieli,
Wydaje mi się, że oni by tutaj potrzebowali mimo wszystko chyba trochę więcej usług. I tak jak podejrzewałem właśnie przemysł, nie puściłem właśnie tutaj tego przemysłu. Jak to tam wygląda u nas? Podatki trochę tam podciągnęły. Co tam? Brak siły roboczej. No właśnie, ludzi nie ma. Opodatkowanie. Mieszkańcy. Niewykształceni. Dobra, niewykształceni. Niskie podatki zachęcą ludzi. Nie, bo to nie będzie się opłacić uczyć. Nie będzie nim się opłaciło uczyć, nie? Co my tu mamy? Firmy będę doił. Patrzcie to. Jak, cóż za dziwny zbieg okoliczności. Ja może w ogóle zrobię taką serię na zasadzie naszego żywność, meble, zboże. Papier, pojazdy, elektronika, ruda metalu, ropa naftowa, metale, węgiel, skały. Skały niech płacą mniej. Hodowla zwierząt też. A reszcie... Niech to będzie tak. No dobra, no mieszkańcy się cieszą. Brak siły roboczej. No pierwsze jakieś problemy nam się pojawiają. W oczekiwaniu na karawan. No proszę, proszę. Sources tell us that our city has more services than we know what to do with. And you know what that means, folks. It means we're not cutting things close enough. Well, no. Ale jak mamy... We're selling it and bringing money into local economy. That's right. You could almost say it's too much of a good thing. Or we could say that we're enjoying a positive trade balance and the economy is booming. More after this. Damy im mauzoleum. Kolumbarium. Nie wiem, co to jest w ogóle nawet. Nie wiem. Karawany? Tu jest jakaś ilość karawany, 15. Ja może powinienem drugi cmentarz w ogóle dać. Ile ten cmentarz? 114. Trochę dużo. No zbliżam się co prawda do kolejnego poziomu. Może trochę za szybko ten czas leci. Niech on leci na średnim. Niech czekają na ten karawan. Jeszcze chwilę. Gdzie ci pracownicy? No, zaczynają nam się pierwsze problemy. Populacja wzrosła. Okej, czyli no, trochę nam wzrosła populacja. Ja może za dużo tego przemysłu dałem i... Produkujemy nadwyżkę prądu, więc możemy ją sprzedawać. Ja bardzo chętnie.
import, serwis i surowce. No i nie wiem właśnie, czy to się automatycznie sprzedaje? Wodociągi też. Jak to sprzedawać? Albo to tutaj wymagane, Kamilowa Olbrzymia Wioska. Tutaj może będę mógł sprzedawać w przyszłości. Zaraz zobaczymy. Jak będziemy mieli olbrzymią wioskę. Na początek ogólnie zobaczmy wysokie opłaty za wodę, minus 1. Okej, okay. Czyli woda wam nie pasuje. No ale chyba jedną rzecz moglibyście przełknąć i ta woda nie byłaby taka zła. Mogę wam zwiększyć to opłat, zmniejszyć w sensie. Okej. Okay. Niech będzie. Gnoje. No teraz się wszyscy cieszą. Zadowolenie jest, ludzi przybywa. Plus 213 na godzinę. Także wydaje mi się, że jest całkiem rozsądnie i całkiem dobrze. Jedyne co, no to tutaj tak, w oczekiwaniu na karawan znowu ktoś tam wykorkował, kopnęło się komuś w kalendarz. Ja chyba postawię ten drugi. Nie wiem, czy tego cmentarza nie mogę jakoś rozbudować. Świątynia. Ile to kosztuje? Polepsza samopoczucie. To im to wybudujmy. A może drugi cmentarz dałbym im gdzieś? Tu? No teraz to już nie powinni się smucić i za chwileczkę będziemy mieli olbrzymią wioskę. Dosłownie nam brakuje tylko kilku punkcików. Co powinno sprawić, że dostaniemy też boosta jakiegoś, przynajmniej tak mi się wydaje, mam taką nadzieję, do... Niby jest zapotrzebowanie, ale tak nie do końca. Bańkę dostaliśmy, fajnie. Panel postępu, nagrody, miasto się rozwija. Panel postępu. Limit pożyczek, 250 tysięcy możemy zgarnąć pożyczki, ale na 20%, co średnio się opłaci. Dosyć dużo od nas oczekują. Narzędzia do tworzenia dzielnic, ok. Uchwały. Klęski żywiołowe, przegląd transportu. Tanie mieszkania, biuro o małym zagęszczeniu, uprawy zboża, leśnictwo, transport, nowe drzewo rozwoju, ok. Zajezdnia autobusowa, podwójny pas dla pojazdów transportu publicznego, jednokierunkowy pas dla pojazdów transportu, ok. Zajezdnia taksówek, park i rekreacja. Z kolejnymi tymi punktami, no to oczywiście zapoznamy się w następnym odcinku. Ja muszę coś jakoś ich zachęcić, żeby się, wiecie, w nocy... Naprawdę. Trzymajcie się, do następnego. Pozdrawiam. Hej, hej.